tej strony Szymon i Zosia. Jesteśmy Aż Dziennik i zapraszamy na nasz nowy podcast Wasz Crash Podcast. I bardzo jestem dumny z tego, że dzisiaj gościmy dwoje wspaniałych osób na naszych kanapach. Jest to Kasia Sienkiewicz, dzień dobry. Dzień dobry. I Kirył. Pietruczuk. Pietruczuk. Cześć. Kirył, tak się Kirył, to Kirył. Zastrzeżone. Słuchajcie, będziemy dzisiaj rozmawiać o różnych rzeczach, ale głównie o sprawach sercowych, bo jest to, miłość jest najważniejsza. Wspaniale, dowiedziałam się o tym dwie minuty temu. Nie głównie, to jest moje temperowanie teraz. Nie głównie. Będą tutaj też sprawy sercowe, ale nie tylko, bo nie skupiamy się tylko na tym. Tytuł wynika z tego, że zapraszamy tutaj krasze tłumów. O to chodzi, dobra, fajne. Więc i co ci kraszowie mają nam do powiedzenia? Niekoniecznie w kwestiach sercowych, bo co? Bo bez kwestii sercowych życie nie ma sensu? Przestań, Szymon. No, kontynuuj. Tak, więc pierwsze pytanie. Co u was słychać? Kasia, co u ciebie słychać ostatnio? Co tam, jak się dzisiaj masz? Dzisiaj jest Blue Monday. Czy wierzysz Przepraszam, to? Nie wiem, przez to, że jestem w Aż Dzienniku, pytanie, co u ciebie słychać, mnie rozbawiło. Nie ma sprawy. Nie wiem, jak to się dzieje. Cała przyjemność po naszej stronie. Co u mnie słychać? Bardzo dobrze, odpoczywam sobie i jestem rzadko kiedy, a w zasadzie prawie nigdy, jestem tu bez mojego brata. Prawie nigdy tak nie jest, żebym był wywiad bez mojego brata. Więc się trochę stresuje. Kirył, a co u ciebie? Dobrze, generalnie byłem przez ostatnie parę dni trochę przeziębiony. Znaczy, to było 2 tygodnie temu, ale jeszcze trochę mi zostało w zatokach. Może słychać po głosie. Trochę. Tak. Poza tym jest całkiem w porządku. Fajnie. Dobrze, to co? Przygotowaliśmy sobie kilka pytań. Jak to pytania mają zwyczaju, chcielibyśmy od was odpowiedzi na te pytania. Ale jeżeli będziecie w stanie. Ale jeżeli nie będziecie, to możecie też powiedzieć pas. Tak. Zacznijmy takie na rozgrzewkę, bo razem z Zosią to jest chyba nasz ulubiony gatunek filmowy. Komedie romantyczne. Jakie są wasze ulubione komedie romantyczne? Kasia. Oglądam niewiele komedii romantycznych, szczerze mówiąc. Raczej zawsze szukam thrillery, filmy akcji, bo jak oglądam film, to wtedy po prostu po to, żeby zapomnieć o życiu, aha, żeby po prostu przenieść się zupełnie w inny świat i najbardziej odrywa mnie od rzeczywistości akcja i silne emocje. Mhm. A właśnie jak już są jakieś takie romantyczne sytuacje, no to od razu się zastanawiam nad swoim życiem, coś mi się to kojarzy z moim życiem i wcale mnie to nie odrywa, więc ma to sens. Mam niewiele ulubionych komedii romantycznych. Czy w ogóle się zastanowić, lubisz, czy nie masz żadnej takiej, którą byś... No nie wiem, no przychodzi mi do głowy tylko to właśnie miłość, ale no to już jest tak banalne, że nie powinnam tak odpowiadać nawet. Wytniemy. A czy to właśnie miłość, czy Szybcy i Wściekli? No jednak to właśnie miłość. A jednak. Dobrze. Kirył? Miałem taki okres, pamiętam, w liceum, kiedy faktycznie próbowałem obejrzeć jak najwięcej komedii romantycznych, po prostu żeby zapoznać się z tym gatunkiem. I wydaje mi się, że moją ulubioną komedią, chociaż tak naprawdę to jest taka trochę tragikomedia romantyczna, to jest taki film Alfie z Judem Law. I oglądałem go wiele razy. Mam nadzieję, że nie wpłynął jakoś źle na moją psychikę i męskość, ale myślę, że to jest taki bardzo ważny film, jeżeli chodzi o ten gatunek. Rzeczywiście tragikomedia, ale jest Jude Law, więc... Zosia już mówiła wielokrotnie, że jest to... To właśnie miłość. No raz mówiłam. No. Publicznie mówiłam raz, ale... To twój ulubiony film romantyczny? No więc, to znaczy nie... Okej, czyli dobrą odpowiedź jakoś wystosowałam, okej. Okay. Nie, mam do tego sentyment bardzo duży, no bo co święta oglądałam to z rodzicami, od kiedy wyszedł ten film, ale też w ostatnie święta po jakiejś tam kilkuletniej przerwie oglądałam to dalej z moją mamą i miałam trochę cringe na niektóre sceny i miałam takie serio? Albo te najśmieszniejsze momenty, tańczący premier, komedia. Więc mam sentyment do tego, ale nie jest to mój moja ulubiona komedia romantyczna to jest chyba Holiday. Chyba tak. No i piękna muzyka ten też jest, Cimera. Tak, piękna.
Znasz Holiday? Jest pewnie, tam Jude Law. Pewnie nie. Jest Jude Law i jest Jack Black też. Jest Jack Black. O, jest Jack Kate Black Winslet jest super. I jest Cameron Diaz. A propos muzyki. Zmieniając trochę temat, czy lubicie sobie popłakać? Ja na przykład lubię sobie czasami popłakać i robię sobie takie sesje płaczu, na przykład przed Jezu, pracą. Naprawdę? No, że takie 10 minut płakania naprawdę? Bardzo jest oczyszczające. Ale naprawdę? Naprawdę. Okej. Okay. Tak? Naprawdę. Zainspirował mnie do tego jest taki serial Shrinking i tam właśnie O, podają to, jest bardzo dobry to serial. Jako taki sposób na trochę, żeby się ogarnąć. I sobie zawsze puszczałam dwie piosenki jakieś, żeby właśnie sobie popłakać i chciałem zapytać, czy macie do polecenia jakieś takie piosenki, które na full odpalone na słuchawkach mogłyby zbudzić płacz. U mnie to jest Somewhere Only We Know zespołu Keen, taki bardzo wzruszający utwór, i 4th of July, Surfian Stevens, to jest też najsmutniejsze piosenki na świecie. Ale ty wtedy, żeby zacząć płakać, co robisz? Myślisz o tym, jaki jest sens tych piosenek, czy myślisz jednocześnie o jakichś smutnych wydarzeniach ze swojego życia? Nawet nie żeby smutnych. Się rozpłakać. Tak, no sobie przypominam, że na przykład dzieciństwo już minęło, odchodzimy, śmierć jest immanentną częścią życia. A treść tych piosenek wspiera? Tak, i to tak podbija, bo to jest tam trochę taki smutny patos, więc gdybyście mieli sobie taką sesję zrobić... A ciężko ci to przychodzi? Czy to jest nie, bardzo takie... Łatwo, bardzo łatwo. Chwileczka i już płaczesz. Ja jestem czy płaczkiem. Czy się zmuszę do tego czasem? Nie, jestem płaczkiem. Ja to lubię sobie popłakać. Okay. Jest to bardzo oczyszczające. Bo ty to pewnie umiesz na zawołanie płakać. O właśnie. Nie. Nie. Nie, ale wiesz co, ja uważam, że to jest taki właśnie powszechny... Mit. Nie, że mit, ale no... Jeżeli to jest techniczne, no to to też takie bez sensu trochę, nie? Ja nie chciałbym grać z partnerem, który jakby... Na zawołanie sobie... Na zawołanie płacze i osiąga jakiś efekt. Raczej wolałbym go do tego płaczu doprowadzić, nie? Okej. To dużo fajniejsze. To jest jakby... Tu w tym jest jakaś prawda. A no prawda, jak wiem, tak. Że mój partner sobie tak płacze, bo umie, nie wiem, ziewać bez otwierania ust i wtedy łzy lecą na przykład. Aha. To jest taka technika, no. Że tak siedzisz i tak... No to tam trochę uzależnie. Albo długo ma otwarte oczy i też. A drugim, tak, a drugim sposobem... Lampy na Jupitery. A rozumiem, że drugim sposobem alternatywnym jest po prostu tak wzbudzić w sobie te emocje, żeby to był prawdziwy płacz, tak? Przypomnieć sobie jakieś smutne rzeczy. Tak, no to jest nawet taka nazwa, no to chyba substytucja emocjonalna, tak mi się wydaje. I po prostu zamiast... No przypominasz sobie jakąś najbardziej traumatyczną rzecz, żeby wywołać w sobie płacz. No ale od tego się odchodzi raczej. Poza tym to jeżeli masz naprawdę dobrze zbudowaną postać, to naprawdę nie potrzeba takich rzeczy, bo jeżeli żyjesz życiem postaci, no to wtedy, kiedy jest moment na to, żeby się rozpłakać, to jest. Ale ja też nie lubię właśnie, w ogóle nie lubię tak naprawdę płaczu w kinie. Uważam, że właśnie najfajniejsze i najbardziej wzruszające momenty są wtedy, kiedy postać na przykład powstrzymuje się od płaczu i wtedy, jeżeli widzę na przykład mężczyznę, który powstrzymuje się od płaczu, to ja wtedy zawsze ryczę w kinie. After Sun, scena urodzinowa. Ja jestem psychofanem filmu Szymon After jest Sun. Jest psychofanem After Sun. Jeżeli oglądają nas mężczyźni i kobiety też, którzy mają doświadczenia jakieś takie z dużą ilością smutku w swoim życiu, to After Sun polecam. Bo to jeszcze podbije to. Bo to tak. Jeszcze dodam. Jeszcze będzie taka śruba dokończona. Takie... Ale właśnie, Kasia, jaka piosenka właśnie taka do popłakania sobie? Piosenki, ja rzadko kiedy płaczę przy muzyce, raczej inne emocje się we mnie budzą. Tak czy inaczej, zdarzało mi się najczęściej płakać przy piosenkach Paula Simona, który jest moim idolem. I tam jest bardzo gęsty jest ten tekst i tak w zasadzie to trzeba naprawdę się wczytać, zastanowić i dopiero za którymś razem te piosenki mnie wzruszają. Ale to by był na pewno Paul Simon. Czyli to jest takie wzruszenie jakby intelektualne, w sensie, że się zastanawiasz nad tym tekstem, on do ciebie tak mega dociera i na takim po prostu... Chyba ze zrozumieniem trochę. Chyba tak. Że ja... jejku, bardzo to jest trudne pytanie, bo ja rzeczywiście rzadko kiedy płaczę przy muzyce. Raczej płaczę i o właśnie, wiem. Ja jak płaczę przy muzyce, to z reguły ze szczęścia, że po prostu... Tak mnie na przykład porwie ktoś na koncercie, po prostu się tak zachwycę i ta muzyka jest tak piękna, że po prostu mam ciarki i wtedy płaczę po prostu ze szczęścia. Ale żeby ze smutku się popłakać, to chyba musiałabym się najpierw, nie wiem, z kimś rozstać, być w jakimś strasznym dole i wtedy jeszcze piosenka o rozstaniu,
Proszę bardzo. Ja polecam. To będę płakać wtedy. To jest najlepsze. Dawno tego nie miałem, ale no. Nie, sprawdzony sposób, okej. Okay, Zosia, a czy ty masz takie piosenki, żeby sobie właśnie popłakać? Miałam, a nie wiem, czy Kirył nam powiedział w swoich piosenkach. Powiedział tylko o tym, jak się płacze, będąc aktorem. No właśnie. A, ja generalnie, jeżeli płakałem przy muzyce, to raczej wiązało się z tym, że z tym utworem wiązało się jakieś takie przyjemne wspomnienie na przykład, albo... No tak, właśnie, na przykład talk show host Radioheada. Ten utwór kojarzy mi się strasznie z takimi innymi wakacjami w Bułgarii, gdzie pierwszy raz poczułem wolność w swoim życiu. Ale jak potem sobie właśnie słuchałem tej piosenki, to strasznie wprawiała mnie w taki duży smutek. Albo raz byłem na koncercie... Jezus, teraz zapomniałem. Jonsi tam jest wokalistą. Jak oni się nazywają? Taka islandzka grupa, klasyk po prostu. Sigur Rós? No właśnie, na Sigur Rósie. I tam był, właśnie grali jakiś taki instrumentalny utwór, nie przypomnę sobie jego tytułu, ale... A, instrumentalny. Tak, no tak, właśnie, totalnie. Jakby, i to było tak pięknie, rozwijał się ten utwór, pięknie się rozwijał i też wiązało się z tym utworem takie bardzo miłe wspomnienie, moje prywatne, i stałem i zacząłem ryczeć po prostu. Bo kiedyś bardzo bliską osobę nauczyłem grać ten utwór na pianinie. No, jeżeli ludzkość stworzyła coś bliskiego wehikułowi czasu, to jest to muzyka, zdecydowanie. No, zdecydowanie. Tak, tak. Zosia, a twoje takie do popłakania sobie? To znaczy, to może zanim powiem, bo też chcę ciebie o to samo spytać, jak już wszyscy to wszyscy, nie? To wczoraj byłam na filmie Jakuba Gierszała, Ultima Thule, o żałobie, o tym, że 30-latek wyjeżdża na koniec Europy, na najbardziej odosobnioną wyspę szkocką, jaka istnieje, i tam próbuje dojść do tego, co dalej robić ze swoim życiem po śmierci taty. I rozpłakałam się pierwszy raz, jak zobaczyłam po prostu piękny krajobraz. Miałam takie, było takie piękne ujęcie na klif i niebo, i te połacie zieleni w Szkocji, i miałam takie, Boże, jak czemu piękne. Ja tam nie mieszkam? No, a mieszkałam. Czemu już tam nie mieszkam? Nie, nie chciałabym tam mieszkać w sumie, ale jest pięknie i to, że takie miejsca istnieją i w ogóle, że jesteśmy tacy malutcy. Ale to nic, to taka dygresja. U mnie bardzo duże emocje przez długi czas wywoływał Damien Rice. Jak chciałam się tak pociochrać emocjonalnie, to sobie włączałam Damiena Rice'a, różne utwory. Teraz Sara Bareilles. Jest taką. To się tak wymawia. Zawsze mówiłam Bareilles, ale to jest nieprawda. Ja myślałam, że Barei. No właśnie, nie, bo to jest francuskie, ale z amerykańską wymową, więc Bareilles. No. Sara ma piękne utwory, które do mnie w ostatnich. Zawsze trafiały, a teraz ostatnio bardziej. Na przykład Bluebird albo Manhattan. Ale i co cię wzrusza w tym? Chyba to, że. Werbalizuje uczucia, które już znam i które we mnie siedzą, i to pozwala im tak, mają ujście w ten sposób, że nie wiem, pozwala mi to poukładać swoje odczucia jakieś i emocje. No, a Szymon? Ja już mówiłem, ale oprócz tego też jeszcze dorzucę Leny Valentino, cały album, uwaga, jedzie tramwaj. Ale ja jeszcze, przepraszam, tak. Nie może mi to wyjść z głowy, czyli codziennie rano płaczesz przy muzyce? Co jakiś czas, mam taką potrzebę. Okej. Okay. Żeby tak po prostu puściły. Mhm. Jak się tak nawarstwi różne jakieś takie rzeczy, to żeby potem sobie wentyl bezpieczeństwa po prostu odpalić, nie? Ale robisz to celowo, z zamiarem? No tak, okay, tak, okay. Tak. No i w tym serialu też właśnie, w tym serialu też to jest właśnie pokazane jako taka technika po prostu uwalniania jakieś tam emocji, nie? W sensie, że no dostajemy dużo informacji teraz codziennie, tam ktoś wyliczył, że 17 giga informacji dziennie dostajemy, a w latach 90. to było 2 giga, nie? Więc gdzieś musi być ujście tego wszystkiego, mi się wydaje. Ale żeby teraz trochę odkręcić, bo się smutno trochę zrobiło, to teraz może... Mi się zachciało powiedzieć, szczerze mówiąc. Możemy, ale to może coś weselszego. 10 minut płaczu. Płaczmy, popłaczmy sobie. Kirył, grasz w serialu 1670. Gram. No. Który się dzieje, jak nazwa wskazuje, w 1670 roku. I teraz mam tutaj do was pytanie. Gdybyście mogli wybrać się na randkę w każdej epoce i w każdym miejscu na świecie, możecie sobie wybrać, to gdzie to by było? U mnie to by był czerwiec 97 rok w Bydgoszczy. Ale my mamy ustalić wspólną datę? Nie. Okay. Ze swoimi osobami, dobra, które sobie wyobrażacie.
gdzie by to mogło być? Boże, to by było... To by było, to był najdziwniejszy pomysł. Niespodzianka. Jak już raz tutaj... Gdzie byście poszli razem na randkę? W jakim czasie? No, ja już o tym myślałam kiedyś właśnie, gdzie bym się cofnęła w czasie. W zasadzie często myślę, gdzie bym się cofnęła w czasie. I uważam, że to na... W pierwszej kolejności mi się wydaje, że... Czy to nie było pytanie najpierw do Kirilla? Jak mówić? Ja odpowiadam? Nie. Okej, aha, nie było, przepraszam. No to bo mam skojarzenie z tym, że chętnie bym się cofnęła do dwudziestolecia międzywojennego, do Warszawy, żeby zobaczyć Warszawę taką niezniszczoną w swoich najlepszych latach. Zdecydowanie. Ja chyba taki jakiś Nowy Jork z lat 50. No, tak mi się wydaje. Czyli nie tak daleko generalnie. No nie wiem, nie wiem, czy chciałbym się umawiać z kimś na randkę w jakimś średniowieczu, bo to nie, też trochę nie, na innych zasadach bardzo, wtedy działało, nie? Tak. Zanim byś się umówiła na randkę w średniowieczu z kimś, no to trzeba wysłać podchody list, by trwały. Tak. No właśnie, że nie mówiąc o listach, nie? Że wysłać... Dojechać trzeba. Tak. No też, no, spotkać się w końcu w jakiejś wieży, zamku. Tak. I ta osoba wygląda raczej inaczej niż no właśnie, albo w ogóle nie wiesz, jak ta osoba nam wygląda. Zosia? Nie, to ja bym się też w średniowieczu nie umawiała. No. Ja chyba nie chciałabym w żadnym innym czasie. W sensie... Że Polska 2000... Polska styczeń 2024. Osiągnięcia ludzkości. Tak, lepiej nigdy nie było i nie będzie. Teraz tylko w dół będziemy już lecieć. Nie, no po prostu biorąc pod uwagę, ja myślę o takich rzeczach jak realia tego, jak to jest być kobietą, nie? I umawiać się na randkę. I jestem może troszkę pesymistką w tej kwestii, więc do tyłu wolałabym nie podróżować chyba. Mhm. Ale to by było ciekawe, przenieść się na przykład 100 lat do przodu? Do przodu, o. Właśnie. A, pytanie było o przeszłość, nie? A, przeszłość. Czyli nie mogę. No to... Cholera. Musicie zadać teraz takie pytanie. Do wczoraj. Zosia, prowadzisz ten program. Ale jeszcze uważam, że jakaś taka starożytna Grecja. O, tak. Też tak. To jest chyba dobry moment, ale na chwilę. Ja niestety ostatnio wpadłem znowu w dziurę, wpadam w nią dosyć często. Wszystko, co teraz robię, to jest związane z mitologią grecką. W sensie, że czytam... Mitologia jest twoim cesarstwem rzymskim? Tak, totalnie. Czytam książki tylko o mitologii greckiej. Oglądam Percy'ego Jacksona, czyli serial, który jest Harrym Potterem, ale z mitologią grecką. Że główny bohater jest synem Posejdona. Książki to Kirkę, Testament Odysa, jakieś takie alternatywne wersje historii mitologicznych pisane z dzisiejszej perspektywy. Czyli na przykład Kirkę, która była przedstawiana jako ta Hetera, która porwała Odyseusza i tak dalej, to teraz jest prezentowana jako silna kobieta, która próbuje znaleźć swoje miejsce i jakby fantastyczna sprawa, więc tak, no ja też bym się chyba cofnął, żeby tak zobaczyć chociaż, jak to wyglądało. No bo jak się nad tym zastanowić, to jest to trochę absurdalne, że byliśmy na tak wysokim poziomie jako ludzkość już wtedy i potem gdzieś się to wszystko rozwaliło po drodze, nie? No mam pewne w sensie... przemyślenia, dlaczego, w jaki sposób. Pewne informacje są. Ja ostatnio czytam książkę o Słowianach i o początkach Słowian, szczególnie to opisują taki 8, 9 wiek i 10 i opisuję, jak żyli Słowianie. I to jest, ja to czytam trochę jak horror w zasadzie, bo naprawdę jak sobie wyobrażam, jak oni żyli i jak jest to pisane, te ziemianki i te minus 20 stopni i oni w tej ziemiance i po prostu palą tam drewnem i nie mają komina, bo nie mieli kominów, nie używali, tylko ten dym tam tak krąży i tylko wlatuje jakimiś bokami i ciemność i chłód i niebezpieczeństwo. Tak. To ja nie wiem, jakim cudem w ogóle ludzie przeżyli, że Słowianie istnieją. Jedyne są warunki nie do funkcjonowania, więc też nie polecam się przenosić w te czasy. Bez sensu. Myślę, że też romantyczne takie zetknięcie na randce z taką osobą właśnie z ziemianki w styczniu też niekoniecznie. W ogóle mało rzeczy w styczniu w Polsce jest fajne, nie? Tak. No niestety. Ja mam pytanie do Kiryła, bo zapytałem Kubę Różyło, czyli Muflona, który jest autorem scenariusza do 1670 i całym chyba mastermindem projektu. Zapytałem go, czy ma do ciebie jakieś pytanie, bo będziesz tu dzisiaj i może chcecie o coś zapytać. Ja się wstydzi może. I zasugerowałem, szkoda, żeby właśnie... Szkoda, że na ulicy tak nie pytałeś. I poprosił, żebyśmy zapytali cię o Dziennik Macieja, twojej postaci, który prowadziłeś. Tak. No bo sam przed chwilą wspomniałeś, że no, ważne jest, żeby się zatopić w tej postaci i tak dalej. I rozumiem, że ty, wchodząc w rolę
chłopa Macieja Litewskiego, bardzo właśnie się w tym zatopiłeś, tak? Tak, tak, bo ja nauczyłem się takiej techniki w ogóle na studiach właśnie, że pisanie jakby tworzy podświadomość jakąś tej twojej postaci, szczególnie kiedy piszesz w pierwszej osobie jako ta postać. I tak, no właśnie w tym dzienniku właściwie zawiera się wszystko, powiedzmy, próbowałem stworzyć jakieś takie pierwsze wspomnienia Macieja na przykład, jak wyglądało jego dzieciństwo, że nie wiem, mieszkał w takim domu z tyloma osobami i w ogóle, i że na tej Litwie. To było trochę takie podchwytliwe, no bo jednak nie było czegoś takiego jak wymiana chłopska Erasmus, więc nie miałem takiego podparcia trochę historycznego, ale no coś tam sobie wymyśliłem w zamian, a poza tym no to właśnie pisałem różne takie odczucia, na przykład po jakiejś scenie kłótni z Anielą, co wtedy czułem, albo na przykład wymyślałem sobie, co mogło się wydarzyć po tej scenie tańca, że nie wiem, tańce trwały do rana, a potem wyszedłem z Anielą i chciałem ją trochę odprowadzić i nie wiem, poczułem, że chciałbym ją pocałować albo chociaż przytulić, ale tego nie zrobiłem i się rozstaliśmy. I tak to wiesz, prowadziłem i pisałem takie rzeczy na przykład. I to... czy teraz ten dziennik jest gdzieś w skarbcu schowany? Gdzieś, czy... W muzeum. No. Czy już jest w muzeum Netflixa? Nie, no to mam nadzieję, że będę do niego wracać jeszcze może kiedyś, także mam go cały czas. Okay. I piszę w nim. Ale bym to czytała. No, widać to może. Jeżeli nas oglądają ludzie z Netflixa, może warto by coś z tym zrobić. Jako posiadaczka super grzywki. Tak. To jest wspaniała grzywka. Super grzywka. No kurczę, no jest... Nic nie mów, jest fajna grzywka i ja nie wiem, jak ona powstaje. Co byś poradziła dziewczynom, które o pierwszej w nocy podejmują decyzję o tym, że przed lustrem w łazience sobie przytną grzywkę? Mówię im wszystkim tak, ponieważ uważam, że grzywka jest zawsze korzystną decyzją, ale najlepiej nie robić tego samemu za pierwszym razem, rzeczywiście, faktycznie. Ale żeby zrobić grzywkę, zawsze tak. Ale po jakimś czasie dopiero można samemu. Tak, to jest proces. To jest proces. Trzeba... Ale to zawsze dobrze robi. Pytają potem o dowód w sklepie też. Tak. Bardziej jak się ma grzywkę, niż jak się nie ma. Myślę, że tutaj też ważną radą dla takich dziewczyn, ja absolutnie do nich nie należę, będzie taka prosta myśl, że jak już przycinacie, to nie naciągajcie jej za bardzo. Tak. Bo jak puścicie, to może się okazać, że to, co było tutaj, to jest teraz tu. I bardzo, maksymalnie bardzo konkretna do, rada. Do bardzo brwi. Konkretna rada. Tak, brwi. Dotąd maksymalnie. Tak, tak. I będzie dobrze wtedy. Aż dziennik bawi i uczy. A teraz zapytaliśmy też naszych czytelników o pytania. Nie napisaliśmy, kto będzie, ale to były takie ogólne pytania. I to było jeszcze zanim wymyśliliśmy tytuł Wasz crush. To jeszcze jak to miał być... bo chcę, żebyście zrozumieli. My was nie chcieliśmy podpuszczać. Nie. I... Zanim powstał ten tytuł, to wymyśliliśmy taki segment, w którym będziemy prosili, żebyście udzielili sercowych porad na pytania naszych czytelników i widzów. O, wow. Jesteście osobami znanymi, więc macie pełne prawo do tego, żeby... się wypowiadać na każdy temat. Dokładnie tak. Tak. No właśnie. Coś tam wam się udało, tak. Coś robicie dobrze, bo jesteście na tej kanapie, prawda? Efekt auroli jest silny. Więc... Słuchajcie, pytanie. A które chcesz zadać? No nie wiem. Spanikuję i zadam. Chcę kogoś mieć, ale gdy robi się poważnie, panikuję i uciekam. Gdzie pieprz rośnie? Co robić? Kasia. Nie, ty. Kirył. Chcę kogoś mieć, ale gdy robi się poważnie, panikuję i uciekam. Gdzie pieprz rośnie? Co robić? Nie uciekać. Znaczy, jeżeli chcesz kogoś mieć, no to dlaczego uciekasz? Czy nie uciekać? Kasia, nie uciekać? A, to są trudne pytania, czy nie da tak szybko. To prawda, dlatego istnieją terapeuci. Jezu, dokładnie. Uciekać czy nie uciekać? No, jeżeli ucieka się szybko ze związku i się to powtarza, ten motyw, to znaczy, że trzeba iść na terapię. Puścimy na dole taki pasek, że nie bierzemy żadnej odpowiedzialności za to, co teraz mówimy. Że to jest... Tak. Nigdy nie byłam zakochana i czuję się z tym dziwnie. Jest to bardziej stwierdzenie niż pytanie. Prośba o radę. Wielokropek. Nigdy nie byłam zakochana? I czuję się z tym dziwnie. Wnioski?
Rety, jak to? No ciekawe. Jak, i czuję się z tym dziwnie. Czyli jednak w tej osobie jest potencjał, żeby się zakochać. Pewnie chciałaby. Czuję dyskomfort z tym związany. Właśnie. Bo jednak ja znam na przykład osoby, które nigdy się w nikim nie zakochały i tak czują, że to jest okej, okay, bo czują, że po prostu to jeszcze nie jest dla nich, żeby się w kimś zakochać. Ale tu się osoba czuje dziwnie. No. Tak. Ale dlaczego? Ale dziwnie. Czy źle dziwnie, czy po prostu, że w porównaniu do innych... A może dziwnie, że się czuje z tym okej. Okay. Może ktoś się czuje dziwnie z tym, że mu to się nie czuje z tym okej, okay, że mu to nie przeszkadza. Kiru, pytanie do ciebie. Mam niską dziewczynę. Co musiałaby zrobić, by urosła w moich oczach? I to są pytania nie to nasze, są pytania, to są pytania czytelników. Czuję, że to pytanie nie jest zadane zbyt poważnie. Chyba nie. Chociaż pytanie, czy chodzi o wzrost, czy jakąś taką... No jeżeli niską samoocenę na przykład ma, a w jego oczach dlatego jest niska. Nie wiem, no niech czyta dobre książki. O! O! Dwie dobre książki, które warto by przeczytać. Braciak Karamazow i Idiota. I bardzo dobrze. Będzie długo je czytać, więc tak, ten wzrost będzie jest. Też dużo taki, rozłoży się w czasie. Tak, nie będzie nagłe takie... Nie będzie taki skok jak w Woody Malenie, nie? Że to, nagle, no. Nagle Woody'ego przeraża to, że ta dziewczyna to jest bardziej świadoma od niego. I tu będzie tak właśnie... To jest wspaniały film swoją drogą. To chyba Annie Hall, nie? To chyba w tym filmie. Albo nie, w innym. To się dzieje w innym filmie, że tak. Ona idzie po prostu się dokształcić. Tak, i na terapię chyba też. I na terapię, a on po prostu jest zmęczony tym, że ona go zabiera do teatru, na jakieś takie rzeczy, no do muzeum. Co to? Który to był film? On tyle nagrał filmów, uwielbiam u tego Alena. Powiem... Czy to są komedie romantyczne? Poniekąd są. Są. Trochę. Bardzo lubię. Kontrowersyjna teza. Opowiadając na pierwsze pytanie. Tak, tak. Ja się muszę zastanowić. Nie lubię filmów u tego Alena, tak mnie nie bawią. Mówisz? No nie wiem. Nie wiem, ja w ogóle nie lubię takich stwierdzeń, że tę postać albo się kocha, albo nienawidzi. No możesz mieć taki stosunek? Ze wszystkim. Dobra, to teraz mało kontrowersyjne pytanie do wszystkich na sali. Czy myśl o wróceniu do ex jest głupia? Dlaczego do wszystkich? No nie wiem. Bardzo w nawiasie... Czy myśl o wróceniu do ex jest głupia? Tak. I w nawiasie bardzo pokojowe zerwanie. Że ktoś chyba pokojowo zerwał z kimś, i po jakimś czasie... A, w przypadku pokojowego zerwania, tak. Czy to głupie wrócić do ex? Tak. Nie. No, ja chyba jestem, zależy. Ja nie? jestem zdania, że jeżeli coś się zakończyło, to się zakończyło z jakiegoś powodu i też trzeba to... Trzeba pamiętać o tym, że to się zakończyło. I można wierzyć w to, że ludzie się zmieniają, ale... No, ale jednak... Tak jak już też Kasia powiedziała, jest tyle ludzi na świecie, że... I ja się nie zdanie, wiem, jak... Tego no nie wiem. Dobra, Kasia tego nie powiedziała. Ja stwierdzę, że ludzi na świecie jest naprawdę dużo, żeby poszukać tego szczęścia, albo to szczęście samo nawet może nas znaleźć. I może narodzić się coś naprawdę nowego i pięknego. I nie bać się tego też, bo wydaje mi się, że powroty do ex wynikają z jakiegoś takiego strachu i... z poczucia komfortu i nawet jak jest źle, no to wiem, z czym to się je. Więc nie powiedziałbym, że to głupie. Nie chcę nazywać tego głupim, ale odradzam. Tak. To samo bym powiedziała. Ja też. Tak, że to raczej z jakiegoś lęku chce się wracać. Tak. Z jakiejś takiej tęsknoty, z nieumiejętności poradzenia sobie bez tej osoby, ale rzeczywiście jak się coś zakończyło, to raczej... No, to było czymś solidnym spowodowane. Tak. No ja się też podpisuję pod tym. Ja też. No i bardzo dobrze. Ja bym chciała jakieś pytanie zadać, ale no mi tak, zabierasz wszystkie pytania. Pytanie. I, ostatnie, kurczę, nie, za szybko. No. Możecie jeszcze więcej, bo będziemy wycinać wcześniejsze. To no, najwyżej, bo Kirill musi zaraz lecieć. Tak. Spoko. To najwyżej jeszcze sobie pogadamy z Kasią. Ja sobie zostanę. No. Ja po prostu nagle wyjdę stąd. Co na to? Kiru... Nie, nie będzie widać. Słuchajcie. Ale nie, ja bym proponował, że po prostu wstanę i wyjdę. A wy będziecie dalej kontynuować. Albo dogramy, że tylko na blue screenie, że sobie siedzisz i nic nie mówisz przez całą rozmowę. Zróbmy to. Czekajcie. To już było, to jest słabe. To ludzie zadali, no. Co napisalibyście w swoich profilach randkowych? Na profilach w aplikacjach randkowych. Co napisalibyście w swoich profilach na... Co napisalibyście na swoich... Tak, zrozumieliśmy. Randkowych social mediach.
Co byście napisali tam? W swoim bio. Ja nigdy nie miałem takiego profilu, dlatego właśnie napisałbym, otworzyłbym jakiś cytat z Witkacego, wkleił tam i dał 3 randomowe przedmioty emoji. I emotki i do tego jeszcze zdjęcie piórnika i to byłby mój profil. Super. Nieźle. Kasia? Też nie miałam nigdy takiego profilu, choć ludzie używali moich zdjęć, żeby zakładać sobie takie profile. Co? I pisałam, żeby je usunąć. Naprawdę? Tak. W sensie podszywali się pod ciebie? Tak, 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 na różnych Czy na profilach. Przykład używali swoich Nawet zdjęć, się okazało, że Natalka. W pewnym momencie jeden z moich kolegów, widząc mnie na jednym z takich portali, a to był jakiś taki portal taki dziwny, nie pamiętam nawet jak się to nazywa, nie Fit Finder. Ale jakiś taki, że tam się pisze jakieś takie szczegóły o sobie, takie bardzo intymne jakieś, takie, nieważne, okay. Dziwna strona. I tam też ktoś się podszywał pode mnie, tak? I właśnie potem się okazało, że jakiś kolega z mną tam pisał i w ogóle był przekonany, że naprawdę pisze ze mną przez dłuższy czas. I potem ja wstawiłam informację na swojego Facebooka, że ktoś się pode mnie tam podszywa, bo ktoś mi też napisał o tym, że ja tam jestem. Więc mam tylko takie doświadczenia, że po prostu byłam tam, ale nic o tym nie wiem. I jakby byłam, ale nie byłam. A no i co? A gdybym miała tworzyć taki profil, no to myślę, żebym napisała tak całą prawdę. O. Żeby to miało... Długi opis. Tak naprawdę... Jest za dużo ludzi na świecie. Dokładnie. Dokładnie. Komedie romantyczne. Całą prawdę, żeby po prostu jakby już przesegregować to, żeby nie przerywać sprawy. Tak, tak. Żeby z góry nie ten, udawać kogoś i tak dalej. To są mroczne kulisy sławy. A ty co byś napisał w aplikacji randkowej? Ja bym napisał, no pewnie podobnie jak Kirył, tylko może inny cytat, żebym dał jakiś, może z Myslowic jakiś cytat o, albo coś. Też dobre. Żeby było wiadomo, że jestem smutny, lubię sobie popłakać rano albo wieczorem. No i takie, czarno-białe zdjęcia. Takie, raczej bym w tą stronę poszedł. Super. Chyba, no. Czy myślisz, że kolejne twoje produkcje będą gorsze? Że teraz to już, że osiągnąłeś szczyt i... To jest bardzo takie trudne pytanie, bo jeżeli... A możesz już iść. Faktycznie, patrz jak mnie nadziała. Wybrała takie pytanie nam. Nie czarujmy się, 1670 ogólnie chyba jest uznawane za bardzo, bardzo, bardzo dobre. Tak. I twoja rola też jako bardzo, bardzo, bardzo dobra. Nie, to było przewrotnie złośliwe pytanie, ale było tutaj takie zapisane. Nie musisz na nie odpowiadać. Nie, chętnie na nie odpowiem no to teraz. Proszę. Bardzo sobie życzę tego, żeby każda kolejna produkcja była na tak wysokim poziomie, na jakim była nasza produkcja 1670 i żebym miał okazję pracować z takimi wspaniałymi profesjonalistami, z jakimi pracowałem. Nice. To teraz milsze pytanie. Z kim z ekipy 1670? Tego nawet tu nie ma, teraz wymyśliłam. Wow. To jest profesjonalizm. Tak, wow. Słucham, tak. Tym bardziej chętnie odpowiem na to ja pytanie. Nawet nie jestem dziennikarką, powiedzielibyście. Z kim z ekipy 1670, gdybyś mógł wybrać sobie jedną osobę, z którą chciałbyś jeszcze raz pracować, to kto by to był? A mogą być dwie, bo jeżeli chodzi o na przykład o reżyserię, to na pewno... Maciek Buchwald i Kordian Kądziela. A jeżeli chodzi o aktorów, to na pewno bardzo chciałbym jeszcze raz się spotkać kiedyś gdzieś na planie z Martyną Byczkowską. O, proszę. Myślę, że drugi sezon może być takim pretekstem. Popatrz, jeżeli ten drugi sezon się wydarzy, to właśnie odpowiedź na to pytanie faktycznie będzie miała pokrycie. Szansa na drugi sezon? Mamy Słuchajcie, no. Bo w momencie nagrywania tego podcastu, łamane przez talk show, jeszcze nie wiadomo, tak naprawdę nie wiadomo, czy jakie będą dalsze losy serialu. Więc to ja mam jeszcze takie szybciutkie pytanie, jak już Kiru, jakbyś miał taką wymarzony typ roli, teraz kolejny, co byś chciał zagrać? W sensie, czy taki, wiesz, bardziej na zasadzie Joker, że jakiś taki szalony, czy właśnie... Dziękuję ci za to pytanie. Moim marzeniem jest zagrać Witkacego. W biopiku, bo pamiętam, że jak robiłem jeden egzamin właśnie z Witkacego, to była tam taka scena, gdzie jakby to było trochę takie między słowami, ale robiłem miny jak Witkacy w tej sesji, że
Mhm. Uważam, wow, że... Tak. Bardzo dobra. A nie, nie, a nie, uważam, tak, że... uważam tak, tak nieskromnie, ale myślę, że to jest postać, którą, o której przydałoby się opowiedzieć, bo miał porypane relacje z rodzicami. O. I, no i sam w sobie jest mega ciekawym człowiekiem. Czasami się zastanawiam, co by było, gdyby na przykład taki Witkacy żył dzisiaj, w takich czasach, jakie mamy, i na przykład przychodził do takiego programu i jakby się zachowywał. Mhm. Myślę, że na pewno nie zachowywałby się tak jak my. Trochę byłby bardziej odklejony, ale byłoby to bardzo ciekawe. Ja myślę, żeby walczył we freak fightach. Tak nie, się, nie, tak mi się wydaje. Nie, to może taki wydaje. Jim Carrey jest trochę jak on, czy nie? No właśnie, może, bo myślę, bo to jest bardzo dobry trop. Myślę, że Witkacy zachowywałby się trochę w dzisiejszych czasach, w tym całym kociołku kulturowym, w którym żyjemy. Myślę, że Witkacy no, mógłby być takim, może Jim Carrey jest wcieleniem. Wcieleniem, może. Trzeba by sprawdzić. Możliwe. Że wiesz, jak ten mem, nie? Umarł tak, tak, w tym, tak. Urodził się, welcome witaj, back. Welcome back, Witkacy. Kto wie, kto wie. Może tak być. Dobra, bardzo wam dziękujemy. Czy to już jest koniec tych pytań? Wszystko już? Tak. Jeżeli to jest koniec, to ja też. Dzięki.